Witamy Państwa serdecznie. Dzisiaj kolejne wydanie magazynu Śniadanie z Enea Astorią. W dzisiejszym programie porozmawiamy sobie o obecnej sytuacji w naszym klubie, o Artego w Bydgoszcz oraz o sponsorach. Jak się okazuje, nasz klub wychowuje nie tylko świetnych koszykarzy, ale również przyszłych sponsorów. Moi Państwa goście dzisiaj pan Jacek Borkowski, wiceprezes klubu koszykarskiego Enea Astoria Bydgoszcz. Dzień dobry. Pan Waldemar Kotecki, współwłaściciel firmy Polwell, marki Artego, sponsor tytularny Artego Bydgoszcz, sponsor strategiczny klubu Enea Astoria Bydgoszcz, wiceprezes klubu Basket 25, wychowanek Astorii Bydgoszcz. Dzień dobry. I Tomasz Szopiński, współwłaściciel restauracji Karawka, współwłaściciel firmy Synko, sponsorów naszego klubu oraz wychowanek Astorii Bydgoszcz. Dzień dobry. Panowie, pozwólcie, że zaczniemy sobie od damskiej koszykówki, zaczniemy od kobiet. Panie Waldku, uśmiechnięty pan dzisiaj. To był prawdziwy horror. Ta pierwsza seria była bardzo wyrównana. Artego, przypomnijmy, po trzech spotkaniach przegrywało 2-1. W czwartym spotkaniu, pomimo że w trakcie meczu straciliście podstawową rozgrywającą Julie McBride, wygraliście ponad 30 punktami i wczorajsza wojna nerwów również na korzyść Artego, w rywalizacji do trzech zwycięstw 3-2 i aktualnie półfinał Mistrzostw Polski. Kilka zdań na temat tej rywalizacji, która się odbyła. No tak, dzisiaj rzeczywiście lepsze humory, bo te mecze ćwierćfinałowe, tak podobnie jak w zeszłym roku, trochę jak z filmów Hitchcocka, że zaczynają się od trzęsienia ziemi, a potem już tylko napięcie wzrasta i tak chyba będzie w dalszej części rozgrywek. Bardzo niewygodny przeciwnik, już w rundzie zasadniczej. Przypomnę, że z zespołem z Gdyni mieliśmy bardzo trudne potyczki. Tam wygraliśmy dwoma po świetnym meczu z naszej strony. Ale jak się wygrywa dwoma po świetnym meczu z naszej strony, to znaczy, że przeciwnik był równie genialnie grał, bo tam były rzeczywiście spełniane wszystkie warunki i skuteczności, i obrony. Drugi mecz u siebie graliśmy z Gdynią i wygraliśmy po dogrywce. To świadczy, że wiedzieliśmy o tym, że to będzie bardzo trudny przeciwnik, który w sezonie zasadniczym, nie wiedząc dlaczego, zajął 8 miejsce, bo moim zdaniem on powinien być najwyżej na miejscu 5. Najdalej, jeśli już on tam przegrał trochę meczy bardzo małą ilością punktów. No ale oczywiście nas zwycięstwo cieszy i taka rzeczywiście huśtawka 0-1, 1-1, 1-2, 2-2, no i decydujący mecz. Trochę przypomnę sytuację z poprzedniego sezonu, że również mieliśmy taką potyczkę z lokalnym rywalem Derbach z Toruniem i udało nam się również w 5. meczu w zasadzie odwrócić losy przegranego meczu. Ale sądzę, że dla kibiców, którzy przyszli i wypełnili do końca i w pełni halę i dzięki nim również udało nam się ten mecz 5. wygrać. Świetnie. Rywalizacja Artego trwa, natomiast swój sezon zakończyli koszykarze. Panie Jacku, kilka zdań na temat tego sezonu. Ta pierwsza runda nieudana, druga runda bardzo udana. Dopisywała frekwencja, jeszcze lepsza atmosfera na trybunach i ostatecznie 10. miejsce. To wszyscy tak to oceniają, że ta pierwsza runda była zupełnie nieudana. Na dodatek skończyliśmy ją ostatnim meczem ze Śląskiem Wrocław, bardzo poważną kontuzją naszego podstawowego zawodnika Mikołaja Groda, który już do końca sezonu nie wrócił do grania. To dla nas była bardzo duża strata. I z takimi problemami kadrowymi borykaliśmy się aż do końca sezonu, bo ta ławka już naprawdę była bardzo króciutka na sam koniec, ale mimo to zawodnicy naprawdę wykazali się dużą determinacją i zagrali kilka naprawdę bardzo dobrych spotkań. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o ogólną ocenę całego sezonu od strony sportowej, to nie oceniamy go dobrze. Nie oceniamy go dobrze, dlatego że postawiliśmy sobie cel, jakim było zajęcie miejsca w pierwszej ósemce. Ten cel nie został zrealizowany. Można tutaj sobie różne przyczyny tutaj
tego zjawiska, no ale no, ogólnie celu nie zrealizowaliśmy. Myślę, że też można ten sezon oceniać pod względem organizacyjnym, bo to też jest ważne, jak klub funkcjonuje, jakie ma perspektywy, jak sobie radzi marketingowo. I tutaj akurat nasza ocena tej działalności organizacyjnej jest dobra lub momentami bardzo dobra, dlatego że pozyskaliśmy kilkunastu nowych partnerów, sponsorów. Klub się rozwija i medialnie i myślę, że jest potencjał do tego, żeby ten klub szedł do przodu. Tylko no, za tym musi iść wynik sportowy, prawda? Jeżeli tego wyniku sportowego nie ma, no to my się daleko nie posuniemy. I myślę, że no, ocena jest taka no, dwojaka. Mówię, organizacyjnie uważam za sezon bardzo dobry, sportowo za średni, dlatego że no, jest wzrost poziomu sportowego w stosunku do poprzedniego sezonu, bo nie borykamy się tutaj już i nie denerwujemy w playoutach. No ale mimo wszystko chcieliśmy czegoś więcej, prawda? Panowie, nieczęsto zdarza się, że wychowankowie klubu są sponsorami. Jesteście wychowankami naszego klubu, wspieracie teraz klub, w którym stawialiście pierwsze koszykarskie kroki. Co skłoniło Was do wsparcia koszykówki w Bydgoszczy? Co się masz? To jest, myślę, że długa historia, bo... Mamy czas. Mamy czas. Możemy siedzieć cały dzień. Nic się nie może zmarnować. Tak. Dla mnie przygoda z koszykówką to była taka też życiowa przygoda i od samego początku tak naprawdę jak zacząłem trenować w Astorii, to już było jakieś takie wsparcie rodziców, czy dziadka, czy wszystkich wokoło. I to były inne czasy troszeczkę niż teraz, więc to była pewna przygoda życiowa, która ukształtowała tak naprawdę całą rodzinę, więc jakoś tak osobiście byłem przyzwyczajony do tego, że gdzieś tam ten klub to nie jest tylko nie wiem, jedna godzina treningu czy półtorej godziny treningu, zabawy z piłką, tylko jest to jakiś styl życia, który wymaga troszeczkę większego zaangażowania, więc powiedzmy organicznie po jakimś zakończeniu kariery i zaangażowaniu po prostu w pracę, w biznes. Gdzieś to samo przychodzi na myśl, jak rozmawiałem z moją mamą czy z dziadkiem, to wszyscy w naszej rodzinnej firmie mówili, no nie ma tematu. No. I tak zawsze byliśmy blisko klubu, więc jak jest taka możliwość, klub się rozwija, fajnie działa, to jest dla nas, osobiście dla mnie był to jakiś taki naturalny, naturalny krok i nie zastanawiałem się nawet nad tym, tylko jeśli są możliwości, to na pewno i dalej będę starał się angażować w ten sponsoring klubu. Super. Panie Bartku, w Pana przypadku? O, to brzmi jak tutaj Tomek znacznie młodszy, jakby jego emocje z tym związane są prawdopodobnie silniejsze. No, mnie to tak trochę, można powiedzieć, jest dawno i nieprawda. Natomiast nie, a tak serio, to dlaczego koszykówkę? Dlatego, że myślę, że jesteśmy, no, reprezentujemy tą samą dyscyplinę sportu, zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Ale mamy jeszcze wiele bardzo takich, sądzę, jako dwa kluby wspólnych, bardzo pozytywnych cech. Mianowicie, chyba zgodzicie się, zwłaszcza Jacek się zgodzi, że zależy nam na tym, aby było jak najwięcej kibiców na meczach. I te działania, które są realizowane w dwóch klubach, pokazują właśnie, że hala się wypełnia właśnie na meczach koszykówki. No bo to wszystko w zasadzie, co robimy i ten wysiłek i trud zawodników na boisku jest związany z tym, żeby przyszli ludzie, oglądali, mieli rozrywkę, kibicowali. To jest jeden element. Drugi element jest taki, że oba kluby duży nacisk kładą na szkolenie młodzieży. Ja właśnie tutaj, to jest ten element, który jest bardzo istotny i tutaj oczywiście dzięki wsparciu Urzędu Miasta Bydgoszczy możemy te cele realizować nie tylko jako ten w najwyższych rozgrywkach, czyli Astoria w pierwszej lidze, a Artego Bydgoskie w Ekstraklasie, na tą chwilę Astoria w pierwszej lidze.
ale również szkolenie młodzieży. Wiele grup w Astorii i młodzieżowych i poukładane zaangażowanie byłych zawodników, chociażby tak, Grzesiewskich i innych chłopaków, to świadczy właśnie o tej pracy takiej u podstaw, tak? Zwłaszcza no, siedzi wychowanek, ja też grałem w Astorii, wielu grałem. Kolejnym elementem, który łączy te dwie organizacje, jest chyba takie spójne myślenie o tym, że warto zainteresować biznes sponsoringiem sportowym, czy taką aktywnością, czy dzieleniem się sukcesem. Pewnie Was zaskoczę, nie? Bo teraz pocisnę liczbami. Mamy 54 sponsorów, ale Wy macie 47. Mm-hmm. To też jest bardzo spójne, czyli koszykówka jest bardzo dobrze odbierana przez biznes jako sport, który wymaga nie tylko fizycznej tężyzny, wytrzymałości, pracy, ale również inteligencji. A to się łączy z biznesem z kolei. I dlatego udaje nam się przyciągać sponsorów i kibiców na halę. Także myślę, że te właśnie spójne elementy powodują chęć właśnie takiego zaangażowania. Czy dla Pana też był taki naturalny krok, aby zainwestować w koszykówkę? Czy to jest naturalny krok? Ja bardzo cenię pracę, którą wykonuje i wykonywał Czesław Woźniak z tą młodzieżą, bo to jakby no, przygoda to nie jest parę lat, to jest już ponad 15 lat, kiedy wspieram dziewczyny i zauważyłem tutaj taką szansę i możliwość, żeby właśnie z tych niższych klas rozgrywkowych wyprowadzić zespół czy klub na pozycję, na którą no, teraz mamy szósty raz, będziemy grali o medale, no to chyba świadczy o tym, że to warto było to robić. No, oczywiście, cel jest ciągle do zdobycia, czyli Mistrzostwo Polski, ale drapiemy. Myślę, że to jest praca ciągła, nie? Tak samo z młodzieżą, my też pracujemy, pojawiają się zdolne dziewczyny. To jest praca na lata, to nie można tego. No, nie dysponujemy takimi środkami, które pozwalałyby nam chociażby na to, aby tak jak część innych klubów dysponować, nie wiem, 9 zagranicznymi zawodniczkami. Ja powiem Wam tutaj, że na 12 zespołów nasz zespół zajmuje w klasyfikacji ilość zagranicznych zawodniczek 9 miejsce. Mamy 3 zagraniczne zawodniczki, a najwięcej mają zespoły po 9, 8, to bardzo często, nawet niżej sytuowane. Czyli to pokazuje również potencjał naszych polskich koszykarek, że z polskimi również można osiągać bardzo dobre wyniki. To też, ale to też i na to zwraca uwagę nasz trener Tomek Herk. Natomiast ja myślę, że tutaj ważna jest właśnie rola trenera, który potrafi zbudować zespół. Bo zespół wygrywa. To w koszykówce wygrywa zespół. I przegrywa trener. Zawsze. Często. Panie Waldku, czy są szanse w tym sezonie na to upragnione złoto? Czy to jeszcze... O, to jest dobre pytanie. Oczywiście, że wszyscy pragniemy takich zwycięstw, dziewczyny, trenerzy, wszyscy kibice na pewno tak samo. Liga się bardzo wyrównała. Myślę, że... Ja tak, przepraszam, ale powiem wprost, że myślę, że miejsce Wisły w czwórce powinna zająć Gdynia. Do tego stopnia. Myślę, że w tej czwórce najsłabszym zespołem jest Wisła. Zresztą to pokażą mecze z Polkowicami. To będzie bardzo trudna końcówka. Gramy teraz z mistrzem Polski ze Śląskiem, który jest bardzo mocnym zespołem. Myślę, że będą podobne mecze jak z Gdynią. W tej czwórce się może wszystko zdarzyć. No poczekajmy na przebieg wydarzeń, bo tutaj niespodzianki chociażby się pojawiły. Toru, który bardzo dobrze kończył sezon, 8 zwycięstw z rzędu. No niestety ze Ślęzą sobie nie poradził. To pokazuje siłę rozgrywek, nie? I mocne zespoły w całych rozgrywkach, które są w tym roku. Nie będzie łatwo, na pewno będzie emocjonująco. Artego jest w Ekstraklasie. Tomek, czy Ty widzisz szansę, aby Ekstraklasa mężczyzn zawitała do Bydgoszczy, aby ta Bydgoszcz stała się takim prawdziwym miastem koszykówki? Ja myślę, że jak najbardziej, że Bydgoszcz zasługuje na zespół ekstraklasowy. Pamiętamy tu z Jackiem tę krótką przygodę Astorii w Ekstraklasie i nie komentując różnych tam spraw organizacyjnych, to była fajna przygoda mimo wszystko, że zespół mógł grać w tej Ekstraklasie i sam zdobywałem szlify trenując zespołem Ekstraklasy. Zainteresowanie było wielkie. Tak, hala Łuczniczka na niektórych meczach była
no, wypełniona, ta atmosfera była, naprawdę była świetna atmosfera i jak trenowałem z zespołem Ekstraklasy, czy byłem na meczu w środku, to naprawdę czuło się tą atmosferę na takim bardzo wysokim poziomie i mam nadzieję, że to jest tylko kwestia czasu, jaka historia będzie w Ekstraklasie. Tak patrząc ostatnie lata trochę z boku, teraz już bardziej zaangażowany w zespół, to widzę taki organiczny, nawet biznesowo organiczny rozwój klubu, który po prostu z roku na rok, ja pamiętam jak Jacek był prezesem, jak wziął te... Praktycznie od zera, gdzie to było ogromne wyzwanie i to duże słowo uznania dla Jacka, że naprawdę z takich zgliszczy praktycznie udało się ten zespół i ten klub odbudować i, tak. I przez te lata tak naprawdę z roku, każdego dnia Astoria jest coraz lepszym klubem i nawet patrząc tak na zimno, kalkulując, wydaje mi się, że ten organiczny rozwój doprowadzi w pewnym momencie do tego, że ten zespół będzie w stanie awansować do Ekstraklasy. Nie tylko po to, żeby tam grać sezon czy dwa, tylko żeby rzeczywiście jakoś zakorzenić ten zespół tam, no i żeby za tym... Tak. Ja myślę, że tutaj wejdę ci w słowo, Tomek, ja myślę, tak. Że Bydgoszcz jest miastem koszykówki. Oczywiście. Bo Astoria tutaj zawsze była, zawsze odnosiła sukcesy, miała zawsze troszeczkę problemów w tych wyższych klasach. Dokładnie. Ale właśnie sądzę, że teraz, tak jak wspomniałeś, ten rozwój biznesowy klubu daje taką podstawę tego, aby sądzić, że to będzie kroczyło w górę, tak? I ja jestem szczerze przekonany co do tego, że to oczywiście to nie jest kwestia szybkiego okresu, krótkiego okresu, ale że będzie tak, że my będziemy wypełniać Ardego Arenę naszymi meczami, no a męska będzie wypełniała Łuczniczkę kibicami po brzegi. Bo tutaj trzeba wspomnieć, że sporty halowe, no to, że teraz troszeczkę słabiej idzie siatkówce, ja sądzę, że to jest tylko czasowe, ale sporty halowe w Bydgoszczy no, są rzeczywiście mocne i będzie bardzo miła, jak Astoria dołączy właśnie do grona ekstraligowców. Tak? To jest praca, ale praca możliwa do zrealizowania i przy tym zespole i zaangażowanie sądzę, że to jest możliwe do realizacji. No właśnie, pan już tą drogę przebył, jakby jest pan już w Ekstraklasie kilka lat, pana zespół. Co się musi stać, aby drużyna awansowała do Ekstraklasy z pana doświadczenia, z pana obserwacji? No to jest trudne pytanie, bo nie wiem jak się odnieść tutaj do męskiej, ale biorąc pod uwagę żeńską, no to jest praca, jeszcze raz praca, bo to jest ciągła nauka. Nam się wydaje, że wszystko wiem, a każdy sezon odkrywa przed nami nowe tajemnice, nowe rozwiązania. Jest na pewno potrzeba trochę szczęścia, tak jak wszędzie. Uważam, że w każdym nawet biznesie jest potrzeba szczęścia, tak samo tutaj jest potrzeba odrobina szczęścia, chociażby w pozyskaniu sponsora, tak? Czy kolejnych sponsorów, bo no, niestety mimo wysiłku miasta i wsparcia ze strony Urzędu Miasta nadal oczywiście jak chcemy się rozwijać, musimy poszukiwać kolejnych sponsorów i to nam pozwoli lepiej realizować właśnie te cele i starać się o wejście. Czas też jest tutaj jest potrzebny, aby to się wydarzyło. Budowanie zaplecza, konkurencja być może w zespole. No, szereg elementów, ale Astoria jest na dobrej drodze. Ja sądzę, że i wierzę w to, że Astoria jest na dobrej drodze. Ja myślę, że to raczej jest proces długofalowy i trzeba do tego bardzo spokojnie podchodzić, bo takie nerwowe ruchy typu dzikie karty, nieprzygotowania, potem kończą się tak, jak się kończą. Więc taka praca u podstaw, gdzie ta baza jest stworzona i organizacyjna, i jeżeli chodzi o sponsorów, i jeżeli chodzi o wsparcie Urzędu Miasta, to całość powoduje to, że albo jesteśmy gotowi do tej ekstraklasy, albo nie jesteśmy, prawda? Jeżeli spokojnie do tego podejdziemy, będziemy gotowi organizacyjnie, to ta przygoda z ekstraklasą na pewno nie będzie jednoroczna czy dwuletnia, tylko podejrzewam, że pójdziemy drogą Artego i spokojnie będziemy gdzieś ten wynik sportowy
cały czas polepszać. Zresztą no, takie mamy wizje na przyszłość, że już w tym roku chcemy sobie stawiać wyższe cele, bo już ta ósemka nas cały czas gnębi, ale już myślimy o tym, żeby i zrobić korekty w składzie, wyciągnąć wnioski z tego sezonu i myślę, że przed drużyną zostanie postawiony cel zajęcie czwartego miejsca minimum w tym sezonie. Musimy sobie stawiać wysokie cele, dlatego że ta drużyna musi wiedzieć, że ten klub jest ambitny. Jeżeli klub stawia ambitne cele, to i będzie wymagał tej ambicji od zawodników. Jeżeli będziemy minimalistami, no to tutaj niczego nie osiągniemy, prawda? Więc na pewno będą korekty, na pewno będą wyciągnięte wnioski z tego sezonu i cele będą stawiane już w tym sezonie wyższe. Wyprzedziłeś się z komentarzem. Ale generalnie ten cel osiągnięty, bo ja czytałem wywiad z trenerem Wyśmierczakiem przed sezonem, tym, który się skończył i trener właśnie mówi, że ocenia szansę zespołu na zajęcie 9-10 miejsca. To dosyć spójne, ale to nie, to że ambicje. A tu zgoda z tymi dzikimi kartami, powiem wam. To jest dobra nazwa, dzika. Dzika karta. Było pytanie, jak to się tam dochodzi. My też, jak graliśmy w pierwszej lidze, dwa razy mieliśmy propozycję wykupienia dzikiej karty. Ja byłem zdecydowanym przeciwnikiem tego, nie zrobiliśmy tego i staraliśmy się uzyskać awans w sposób naturalny, nie? Sportowy, tak, no tak, to sądzę, powinno wyglądać. No, ja myślę, że czas jest tu na korzyść klubu i ta gonitwa też za tą ekstraklasą, taką za szybka, powoduje, że klub nie koncentruje się na młodzieży, na takich aspektach troszeczkę poza tą pierwszą drużyną, które są równie istotne, żeby ta struktura była zdrowa takiego klubu w ekstraklasie, bo co roku się widzi, te kluby wchodzą, upadają, nie upadają. Ta dzika karta, ta nazwa dzika właśnie powoduje, że to jest bardzo krótkie, chaotyczne i cała organizacja klubu wtedy też jest taka właśnie chaotyczna i mi osobiście by zależało, żeby właśnie Astoria była takim wzorcem, wzorowała się na klubach, powiedzmy potęgach typu, nie wiem, Barcelona, czy w piłce, czy w koszu, to jest no, silna struktura i młodzieżowa, i pierwszego zespołu, To już są kombinaty sportowe. Tak, to są, tylko że ten, powiedzmy, ta struktura jest jakimś takim wzorcem i uważam, że tu są takie świetne działania, żeby młodych chłopaków z okolic Bydgoszczy gdzieś tu do klubu centralizować, jeździć po szkołach, to tak się odkrywa talenty tak naprawdę, gdzie wychodzi się spoza, powiedzmy, takiej strefy komfortu, że zawodnicy młodzi chłopacy sami przychodzą i to są świetne działania, gdzie właśnie ta struktura klubu nie tylko koncentruje się na pierwszej drużynie, tylko na od kadeta tak naprawdę, od szkoły, bo to jest jakiś taki fundament dla największych klubów świata, czy Barcelony, czy klubów NBA, gdzie mają swoje zespoły, gdzie no powiedzmy tam jest struktura troszeczkę inna, uniwersytecka i tak dalej, ale nawet Barcelona ma szkołę w Warszawie, gdzie uczy młodych chłopaków grać i gdzieś to jest, widać jak to funkcjonuje i oczywiście na swoją skalę, przy swoich możliwościach, no, trzeba wyciągać wnioski z takich wzorców i robić jakiś taki swój model, który w Astorii uważam, że się dzieje i daje to taką gwarancję, że ten klub ma przyszłość, a nie jest na jeden sezon ekstraklasowy i potem koniec przygody. Zgadza się. Piramida szkoleniowa właśnie, bo Artego Bydgoszcz ma tą piramidę szkoleniową ogromną. Panie Waldku, kilka słów na temat szkolenia waszej młodzieży w waszym klubie. Beneficjentem takiego pytania powinien być człowiek, który się w to angażuje w 100%, czyli Czesław Woźniak, bo to jest jakby jego idea od samego początku, szkolenie młodzieży i on zajmuje się tą częścią w naszym klubie. No, mogę powiedzieć tylko tyle, że jeszcze do niedawna czuliśmy się największą piramidą szkoleniową w Polsce i umową z PZKOSZ-em i z Urzędem Miasta, który wspiera również to wydarzenie. No ale znowu ambicje poszły dalej, teraz jest walka o to, żeby stworzyć jedną z największych piramid szkoleniowych w Europie. Już mamy teraz stworzoną cały system i przygotowani jesteśmy, aby to się rozpoczęło od kolejnego sezonu, dlatego że zaangażowaliśmy
szereg gmin w naszym województwie do współpracy i sądzę, że to się zakończy liczbą ponad około 500 dziewczynek, które będą uczyły się grać w koszykówkę. Czy nam się uda zdobyć patronat Federacji Europejskiej? Zobaczymy, też o tym myślimy, aby pokazać, że no można takie działania realizować. Ale stąd też, za tym też oczywiście idą potrzebne środki, no bo mimo pomocy miasta to nadal ta część młodzieżowa, no, będąc tak dużą, wymaga dużych nakładów. Stąd też aktywności związane z 1% czy inne, które się będą odbywały, aby również uzyskiwać fundusze na szkolenie młodzieży. Ale to jest właśnie, ja tu pokazuję to, że warto wspierać kluby, które dają społeczeństwu z powrotem zdrowych obywateli. I to jest taki apel właśnie, i to jest takie myślenie, aby było przez pryzmat tych, którzy decydują o przydziale pieniędzy, żeby współpracować z klubami takimi jak Astoria, takimi jak Basket 25, jak Artego, żeby wspierać takie inicjatywy, które powodują, że bardzo dużo młodzieży uprawia sport i potem dopiero po sporcie trafia do biznesu i udaje się tak jak Tomkowi i radzi sobie dobrze, dokładnie. Świetnie. Jacku, wspomniałeś tutaj o zmianach, jakie czekają nasz zespół. Czy mógłbyś, podejrzewam, nie zdradzić nam tych tajemnic, jakie to będą zmiany, natomiast kiedy kibice będą mieli takie informacje? No nic nie zdradzi, ja tak nie mogę. Nic nie powiem. Proszę, drugi zestaw. Bardzo chętnie to powiedział, jesteśmy umówieni na 23 kwietnia na konferencję, gdzie już będą przedstawione pierwsze zmiany, które dotyczą zespołu. Mogę tylko powiedzieć, że już jesteśmy w trakcie podpisywania nowych umów, już o tym myślimy, nie czekamy na to, aż nie wiem, nastąpi nie wiem, czerwiec, lipiec i dopiero będziemy się wtedy budzić do pracy, nie? Ta praca u nas trwa ciągle, więc te działania już są podejmowane. No niestety nie mogę powiedzieć ani na jakich pozycjach, ani kto to będzie. Mogę tylko powiedzieć, że zmiany, które nastąpią w naszym mniemaniu, doprowadzą do wzmocnienia tej drużyny pod każdym względem, bo tutaj bardzo szczegółowo analizowaliśmy jako zarząd ten mijający sezon, spotykaliśmy się bardzo często, na bieżąco wymieniliśmy uwagi, wiedzieliśmy gdzie mamy słabe punkty, gdzie są nasze bolączki, cały czas gdzieś tam trwały te rozmowy już w perspektywie przyszłego sezonu, co będziemy chcieli zmienić i już to zmieniamy, więc już mogę w tej chwili powiedzieć, że 23 kwietnia odbędzie się konferencja i tam już ogłosimy, co za wzmocnienia, na jakich pozycjach i jak to będzie wyglądało już w przyszłym sezonie. To znaczy na pewno nie będą to ostatnie zmiany, ale takie, które no, już dadzą impuls tej drużynie do lepszych wyników. Czwarte miejsce, bardzo ambitny cel. Jacku, ja osobiście trzymam za słowo. Trzymam kciuki. Tak, tak jak powiedziałem, my musimy sobie takie cele stawiać, bo no cóż to znaczy, że drugi czy trzeci sezon będziemy pod rząd sobie stawiać jako cel ósme miejsce, jako minimum. No nie, no musimy naprawdę postawić przed tą drużyną wysoki cel i tego wymagać po prostu. I tego się trzymać, bo jeżeli my sobie w perspektywie 2-3 lat myśleć o powrocie do ekstraklasy, no to gdzieś musimy na tym poziomie w czubie tabeli już być, prawda? Czy jeden sezon, czy dwa sezony, już zasmakować tej gry na najwyższym poziomie, już smakować tej gry, która będzie się być może wiązała z walką o awans. I no i ci zawodnicy już muszą być mentalnie do tego przygotowani. To już cele minimalistyczne już są za nami. Super. Panowie, zaczęliśmy od kobiet, skończymy na tej damskiej części koszykówki. Panie Waldku, sobota, niedziela, godzina 18, rywalizacja ze Ślęzą Wrocław, aktualny mistrz Polski. Kilka słów pana, jakieś takie prognozy na tą rywalizację, jak to może wyglądać. Na pewno będzie ciekawie, na pewno będzie dużo emocji, na pewno warto się wybrać do hali Artego Areny, jak z pana strony to wygląda. Horror? No to trochę tak rzeczywiście to może być horror, no bo musimy pamiętać, że Ślęza to jest aktualny mistrz Polski. My jesteśmy zdobywcą Pucharu Polski w tym roku. Mają bardzo mocny zespół. Ślęza się odradza od kilku lat i tutaj pokazuje swoją pozycję coraz mocniejszą.
mają bardzo dobre zawodniczki. Wróciła Kastanek po kontuzji. To jest bardzo, bardzo duży, ważny punkt w tym zespole. My z kolei na tą chwilę nie możemy do końca liczyć na udział w grze Julii. Myślę, że jak będzie mobilizacja również ze strony szóstego zawodnika na placu, czyli kibiców, tutaj serdecznie zapraszam już na sobotę i na niedzielę na 18 wszystkich kibiców, nie tylko kibiców Artego, ale również oczywiście kibiców Asty, żeby w tym czasie pokibicowali i stworzyli atmosferę, którą potrafią robić niesamowitą na meczach. Dołączyli do tego dopingu. Pamiętajcie o tym, że wspólnie budujemy tę koszykówkę i zależy na tym, żeby koszykówka była jak na jak najwyższym poziomie, a dlaczego nie dominującymi sportami w naszym mieście. Mamy takie ambicje i idziemy w tą stronę. Także będą to ciekawe zawody, bez wątpienia, trudne mecze, no, ale ja wierzę w nasz zespół. Bo po tak trudnym przejściu, jaki teraz miał w ćwierćfinale, to sądzę, że te wydarzenia jedynie mogą wzmocnić psychikę, która jest w sporcie kobiecym nadal istotna. Zgadza się. To wielka sztuka wstawać po takich, powiedzmy, porażkach, jakie właśnie były w pierwszej rundzie. Panowie, dziękuję bardzo za ten miły poranek. Trzymamy kciuki oczywiście za Artego Bydgoszcz. Państwa zapraszamy w sobotę oraz niedzielę na godzinę 18 w hali Artego Areny. Bądźcie z nami, wspierajcie ten klub, czekamy na kolejny medal dla Bydgoszczy. Moim Państwa gościem dzisiaj byli pan Jacek Borkowski, pan Waldemar Kotecki oraz pan Tomasz Szopiński. Tomku, bardzo dziękujemy za gościnę w tej pięknej restauracji. Państwa również tutaj zapraszamy. Serdecznie dziękujemy. Tomasz Terlecki i do zobaczenia na trybunach. Thank you.